Normalnie, wariacie, masz rok 1900, masz podkrakowską wieś, co dedukujesz po pojebanych strojach gości i masz do tego wesele, typowa polska biba, stary jarzynówę zapijając wódą razem z wujem, a żona brata dostaje po ryju. Typowe polskie wesele, pewnie byliście. Pan młody Lucjan Rydel jest z Krakowa, ale nie ma maczety i pani młoda Jadwiga Mikołajczykówna jest z Wiochy. No jest po prostu z Wiochy i tyle. Lucjan bardzo chciał babę z Wiochy, no i ma babę z Wiochy. Będzie mu kiszone ugniatać po obiedzie. Ale wracając, jest impreza, o północy przychodzi chochoł i mówi: przyjdą tu zjawy, uuu. Isia mówi mu to: weź pierdala i tyle, makaroniarzu. No i jednak pojawiają się zjawy. Na początku Marysia widzi widmo swojego byłego. Dziennikarz widzi Stańczyka, który mówi mu: ej, dziennikarzu, twoje artykuły są chujowe. Potem poecie pojawia się rycerz i on mówi po rycersku: poeto, twoja sztuka jest chujowa. Pan młody poznaje ducha hetmana, który mówi mu: twoja żona jest chujowa. I dziad spotyka Jakuba Szele, który mówi mu: rabacja galicyjska nie była chujowa. No ogólnie nie za miłe te duchy, ale no cóż, takie życie. I pojawia się na końcu giga czat Werny Chora i on mówi: ej, szykujcie powstanie, krakowiaki, bo trzeba Polskę uwolnić. Zostawia Jaśkowi złoty róg. Nad Krakowem pojawiają się jakieś dziwne znaki. Wieśniaki gotują się na powstanie. Już czekają tylko na ten zadęcie w ten złoty róg przez Jaśka, ale ten się schylił po jakieś piórko i zgubił złoty róg. No i nie było jak zrobić powstania. Wszyscy się rozeszli i powiedzieli: a, w pizdu z tym powstaniem, nie ma sensu. Przychodzi chochoł, zaczyna grać na patykach. Na patykach, pamiętajcie, bo to bardzo ważne. No i wszyscy tańczą. Koniec lektury. Nara.